Blaszak na bizona. 11 na 6. A on jest zakotwiczony? Tak. Zalane, gdzie pana są zegły. Zalane są. Zalane. I to wybudowali w przeciągu 3 dni? W ciągu 3 dni. Piękna wiata. I tu stoi heder. I tu też stoi bizon później. Tak. To on tu z hederem też wjedzie? Wjedzie. No jest zakładany heder, że hederem wjeżdża, czafam do tyłu czy przodem, nie robi różnicy i gotowe. Jest tak zrobiony, że go zamyślał. Mnie wkurzyło, jak się wlazłem na drabiny i zaciągałem plandekę i żem spadł, potrzaskałem się, mówię, to jest gówno, nie robota, musi być wiata na komar. Ale piękne, ale te drzwi są fajnie otwierane. No. Fantastyczne. I te wiatry tego nie powiały? Nie. No co pan, taka była burza, że na stodole eternie popękają się. Porządny, porządna maszyna tutaj może stać. Imponujące. I to tylko 15 tysięcy kosztowało. Tak. Ale to ile lat będzie? Ja wiem. Ile? Ile będzie? 4? Więcej. Więcej. No to teraz pewnie dużo więcej by kosztowało. 12 lat będzie. 12 lat temu. No ładnie to wygląda, ładnie ten budyneczek. Ile on ma lat? 50? No, 76 rok, to ile ma? Ale to jest 55 czy 60? Oryginalnie, tak jak teraz jest, tak wygląda. Tak przecież z fabryki, tak wygląda. I to maska ma tyle lat? Tak. Nigdzie nie pognieciona, nic? Nie. A malowana była? Malowana była. Ale maska, antrapa, paspa, była oryginalna, to chłop, on jechał, a zięciu ciągnął wóz i tu przebił, to mi tu spawał w tym, jak się nazywa, spawał mi siatkę, lutował mi, bo nie chciał pospawać. Chyba pan dużo nim nie pracował, czy dużo? On co on, ten ciągnik przerobił te rany woskie, tylko że na zarze wymieniam wszystko. Kabinę zeszłe rozdzieliśmy, zmienili, bo była kabina ta zwykła, jak się nazywa ta, ten ta zasaga. Ten orzeszek taki orzeszek, no. A teraz już przyszła z błotnikami. Błotniki były dobre? Błotniki w nim były dobre. Błotniki są na innym ciągniku. Zaraz pokażę. Nie no, pięknie zadbane. Ani wycieków, ani nic. No, super. To jest... Warmianka. I pan tym mucił? Tak. Ale od nowości pan to miał? Tak. Od nowości. I to... I mam prasę jeszcze do tego. Ale to jest stan piękny. No. To jest kompletne wszystko? Wszystko kompletne. I ona tu w stodole zawsze stoi? Tak. Cały czas przełożona tak i gotowa. 10 km na godzinę. Prędkość jazdy. Mhm. Dopuszczalna. I to gdzie pan to takie coś kupił? To się dało kupić? No to żem kupił w Koszalinie, w składnicy. Aha. W latach jeszcze mój tato to kupił, a ja przejąłem gospodarkę w 80 roku i to żem jak to mówił tego. I... To jeszcze wtedy bizona nie było? Uy! Gdzie bizonie? Kosoł, panie, kosoł. Jak się razem pokazał kosem, mam siódemkę, jak pocięłem pokus, to 2 metry, kurde. To tą barmiankę można było przerobić na kombajn. No. Pokażę panu, jeszcze mam tu pasę. Jak się nazywa? A to jest prasa, tak? Prasa. Do nich dostawiało się i na 2 sztuki wiązało. Ale ona była napędzana czym? Przez mocarnię. Przez mocarnię od razu? Tak, jeden... jest pas, szajba, no i zakłada pan. Z jednego silnika szło? Z jednego silnika. 10 silnik pędził do tego. I to dawał radę z tą prasą? A ja! Super to jest. No i widzi pan, co że mówił, że ale ta... rękę urwało ten. To chciał panu rękę urwać ta prasa? Bo wie pan, tu taki płaskownik, wie pan, odlecia, chciałem złapać, żeby się nie pogiął. Wie pan, złapało i słoma mi było, ale spadł pas z tego koła i dobrze, bo mu urwał rękę. Bo wie pan, naspawał tak grubo, a to gówno trzymał. A. Ale to wszystko jest w oryginale. Takie no, malowanie. No, to było już ganz nowe. I kupię koła. Wszystko wie pan, jak się. Ja nie jestem taki, wie pan, że. Nie, nie, ja tu widzę i tabliczka znamionowa. Wszystko wie pan, że my rozbierał tego, to nie pan. No, ale pięknie to jest wygląda. Wie pan, to nie rozbieram, wie pan. Czego, żebym rozbierał, wie pan. To ta przyczepa była drewniana, oryginalna. To oryginalna, sławnie kupiona. Tu koło, gdzie jest teraz PZMO, to była kupiona, jak się na 70. Ale tutaj. Ten numer to co to jest? To jest rejestracja? Czy rejestracja kiedyś tak była na boku. A na boku była? Na boku była. I to fabryczną opony jeszcze ma? Tylną fabryczną ma oponę prawą, a te już są zmienione.
Ale tak to jest. Na chodzie hamulce rejestrowane wszystko. Hamulce to hamuje. A to ją można normalnie wjechać na ulicę. Tak, normalnie jest. Tablicę ma wszystko. Zobacz pan z tyłu. Tablicę ma wszystko. Ale... Ja normalnie ciągle tylko to jakby była nasypana pszenica na niej i tak stoi. Jeszcze po dzisiejszy dzień. No, no ma rejestrację. Wszystko rejestracje. Białe rejestracje. A to podłogę też miała drewnianą? Też podłogę drewnianą. I do dzisiaj ma? Ma. No faktycznie. I nie zgniła? Nie. Tylko cały czas jest pod dachem. A to co innego? Idzie pan te deski. Jak przyszła z fabryki, żeśmy ją wzięli sławnie, tak po dzisiejszy dzień. Tyle lat. Takie były kiedyś przyczepy. No ciekawa sprawa. Drewniana przyczepa. To do tej warmianki komplet, snopowiązałka była, tak? Snopowiązałka była, tak. Tym, że kosi to jest na chodzie, wszystko jakby złożył, posmarował, jedzie i kosi. Warta jeden. Warta jeden. Ale i ten nagarniacz jaki ma ładny, drewniany. Żółty. Pamiętam jak to, jak to było kiedyś w kółku. Takie coś. No ciekawa rzecz. A to do dużego mam ten agregat. Ale że odblaski są czarne. Pierwszy raz widzę czarne obramówki. No. Polskich w tych. No to jeszcze od 80 roku ten silnik. Poznaniak. Poznania? Tak. No też ładnie, ładnie. Zagarażowany, zadbany. No, no, widzę pan. I tu mam trzy pary tych łap. No, łatkownik, z przodu i z tyłu ten wał, jak się nazywa. I jest ten brona. Ten. Wirowa, tak? Czy co? Brona wirująca, czy to nie? To rozdrabniasz takie ziemi, tak? No on że ma te kolce i on właśnie to gniecie. No to dobrze, dobrze, rozbija. Ta gruba rura jest i gotowa.